Piątek, 21 dzień lipca, minęła godzina 7.30, a to oznacza, że czas rozpocząć Onet Rano Raport. Marcin Zawada, witam Państwa. Onet Rano Raport, czyli codzienna dawka informacji ze świata polityki, no i też rozmowa z naszym gościem, a dziś gościnią będzie Wanda Nowicka, Nowa Lewica, czyli mówić będziemy o kobietach w polityce, o kobietach w Polsce i o tym, co zrobić, by kobietom w Polsce żyło się lepiej. Ale na początek patrzymy na to, co dziś znajdziemy w prasie i w portalach. I Onet, na sam początek dzisiejszego przeglądu prasy i no, wstrząsający artykuł autorstwa Edyty Rzemu i Marcina Wyrwała, kazał mi językiem lizać podłogę, to historia o ratowniku medycznym i byłym żołnierzu. Ja tylko Państwu wstęp do tego artykułu przeczytam. Dawid W. to były żołnierz ratownik medyczny, w którego telefonie znajdowały się zdjęcia obłożnie chorych pacjentów, w tym dzieci, robione i udostępniane bez ich wiedzy. Prokuratura umorzyła tę sprawę. Teraz jednak żandarmeria wojskowa bada, czy Dawid W. stoi za wyciekiem niejawnych dokumentów z jednostki, w której służył. A na swoim koncie ten mężczyzna ma też m.in. znęcanie się nad swoją partnerką i trójką swoich dzieci. Wstrząsająca historia dziś w Onecie. To Państwo znajdą, ale oczywiście Onet Rano Raport, jak mówiłem, to przede wszystkim polityka i o polityce też dziś w Onecie piszemy. A dokładnie o tym ugrupowaniu, o którym no, mówią prawie wszyscy, którzy patrzą w przyszłość na to, co dziać się będzie po jesiennych wyborach, czyli mowa o Konfederacji, bo to właśnie ona może mieć no, całkiem spory wpływ na to, jak wyglądać będzie nowy polski rząd. No i Konfederacja, do której zmierza no, coraz więcej osób z różnych środowisk, w tym ta pani po prawej stronie, patrząc z naszej perspektywy od ministra Ziobro, czyli Anna Maria Siarkowska, posłanka suwerennej Polski, która ma kandydować z list Konfederacji. Tak się uważa, chociaż to do końca pewne nie jest, jak Piotr Olejarczyk sprawdził u źródeł, a więc w samej Konfederacji to wcale nie jest jeszcze jasne, że pani Siarkowska z tejże Konfederacji wystartuje. O tarciach przy okazji budowania list w Konfederacji dziś w Onecie Państwo przeczytają, ale ten temat też dziś w Gazecie Wyborczej. No i pytanie, kto stoi na czele Konfederacji i kogo znajdziemy na listach wyborczych tego ugrupowania, właściwie tego porozumienia różnych ugrupowań. Idą po Polskę. Kto za nimi stoi? Dziś taki artykuł w Gazecie Wyborczej Państwo znajdą. I kto stoi w drugim rzędzie za tą właśnie grupą polityków, których Państwo znacie zapewne, których rozpoznajecie, no to kto będzie na listach wyborczych? Wiemy już, że między innymi będzie to syn Mariana Banasia, to będzie dwójka w Warszawie za Sławomirem Mentzenem, ale dziś Gazeta Wyborcza pisze o tym, kto będzie się znajdował na kolejnych jedynkach i kolejnych ważnych miejscach na listach wyborczych w całym kraju. I jeden ważny cytat, który chcę Państwu teraz przywołać, to jest jedna z osób, która będzie stała na czele listy Konfederacji. No i teraz pytanie do tej osoby brzmi tak. Kto bardziej szkodzi Polsce? PiS czy tamci z lewej? No i ta osoba mówi tak. Realizują ten sam model społeczno-gospodarczy. Robią wszystko pod dyktat Brukseli. Do tego się licytują, kto rozda więcej pieniędzy. A przecież rząd swoich nie ma. Lecz politykę godnościową PiS ma chyba dobrą, dopytuje dziennikarz Gazety Wyborczej. Tusk, kiedy był przy władzy, też się modlił w kościele. Nie wierzy jednym i drugim. Z kim więc koalicja? I tu kluczowa odpowiedź. Z nikim. Lepiej cierpliwie czekać, aż weźmiemy większość. I to może być strategia Konfederacji na najbliższe tygodnie i miesiące i o tym też dziś będziemy rozmawiać, ale będziemy rozmawiać przede wszystkim z Wandą Nowicką o tym, o czym teraz mówi się w całej Polsce i o tym, o czym mówił też no, szef policji wczoraj na konferencji prasowej. Komendant główny policji Jarosław Szymczyk, odnosząc się do sprawy pani Joanny z Krakowa, mówi tak. Nie chodzi o podejrzenie aborcji, ale o ratowanie życia kobiety. Ta wersja, którą przedstawił pan komendant, jest jednak odmienna od wcześniejszych komunikatów krakowskiej policji i relacji lekarzy obecnych wtedy na oddziale. Chodzi o bulwersującą interwencję policji w Krakowie, w szpitalu, gdzie kobieta, która zażyła tabletkę poronną, później zadzwoniła do lekarza, ta lekarka zadzwoniła na policję. Kiedy trafiła już do szpitala ta kobieta, to policja ją przeszukiwała, zabrała jej laptop, chciała też zabrać telefon. Bulwersująca sprawa, policja broni się ustami swojego komendanta, że wszystko było zgodnie z przepisami, a chyba najbardziej kontrowersyjne zdanie w tej całej sytuacji wypowiedział Marek Suski, który mówi tak. W Polsce jest jedno z bardziej liberalnych praw dotyczących aborcji, mówi jeden z no, bardziej rozpoznawalnych polityków PiS-u, no to sprawdźmy, jak te słowa pana posła mają się do praktyki. Tutaj szybki rzut oka na mapę, która pokaże państwu, jak ta sprawa aborcji wygląda w Polsce i w innych krajach świata. To jest mapa przygotowana również przez Gazetę Wyborczą. Kolor zielony to są te kraje, gdzie aborcja jest w pełni legalna. Ten nieco no, taki żółtawy kolor, jaśniejszy i czarniejszy i ciemniejszy, to jest aborcja legalna dla ratowania życia albo zdrowia matki. Tylko proszę zobaczyć, że w Europie
Polska jest właściwie osamotnioną wyspą na tle tych zielonych państw, gdzie aborcja jest w pełni legalna, więc to tak ad vocem do tego, o czym Marek Suski mówił. A ad vocem do całej sprawy wypowiedział się również Donald Tusk, który zaskoczył wszystkich, jak dziś pisze na jedynce Gazeta Wyborcza. Mowa o kolejnym marszu, który Tusk już ogłosił i którego znów nie skonsultował z opozycją. Tak jest wniosek z tego artykułu z jedynki dzisiejszej Wyborczej. No i tak, Lewica marsz generalnie popiera, ale też jest zaskoczona. Lider Ludowców, Władysław Kosiniak-Kamysz, mówi o tym, że to jest dobra inicjatywa, ale ten marsz można byłoby przyspieszyć i zrobić go jeszcze we wrześniu. I nie marsz miliona serc, ale marsz 2 milionów serc. A z kolei Michał Kobosko, czyli wiceszef Polski 2050, mówi o tym, że no jeszcze nie wiemy, jakie będzie nasze podejście do tego marszu, tak twierdzą współpracownicy Hołowni, ale o czym będzie ten marsz 1 października? To nie wiadomo, bo to jest temat teraz interesujący, czyli to, co dzieje się wokół kobiet, ale czy to będzie wciąż temat numer jeden w polskiej polityce za tych kilka miesięcy, tego nie wiadomo. Czyli opozycja razem, ale jednak nieco osobno. Posłuchajmy, w jaki sposób Tusk zaprosił polityków opozycji i wszystkich Polaków na ten marsz i zaraz zapytamy naszą dzisiejszą gościnę, czy na ten marsz Donalda Tuska się w ogóle wybiera. 1 października zorganizujemy Marsz Miliona Serc. Jeśli 500 000 ludzi dało nadzieję, to ten 1 000 000 w Warszawie 1 października da już naprawdę pewność zwycięstwa. Jestem przekonany, że spotkamy się 1 października po to, żeby na kilka tygodni przed wyborami już nikt nie miał wątpliwości, że ludzi dobrych jest więcej. I już ze mną w studiu nasz gość, Wanda Nowicka, Nowa Lewica. Dzień dobry, pani poseł. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry, pani. Słuchała pani Donalda Tuska pewnie nie pierwszy raz dziś w Onet Rano Raport, bo myślę, że już pani tę wypowiedź słyszała. I co? Pójdzie pani 1 października z Donaldem Tuskiem w tym marszu Miliona Serc? Znaczy, Lewica jest bardzo otwarta na tego typu inicjatywy. Byliśmy przecież też 4 czerwca. Oczywiście tutaj się musimy zastanowić, prawda, ale co do zasady, Lewica w ogóle przecież, prawdę mówiąc, nie wychodzi z ulicy, można powiedzieć. My cały czas, prawda, bierzemy udział w protestach, prawda, od 2016 roku, strajki kobiet, prawda, i tak dalej. Także dla nas to jest podstawowa forma aktywności. Oczywiście myślę, że dobrze by było, że gdyby rzeczywiście doszło do jakiegoś spotkania liderów, żeby jednak to było wspólne przedsięwzięcie. Czyli Tusk jednak zaskoczył opozycję. Ja nie wiem, czy tak bardzo zaskoczył. Ja po prostu, jeżeli pada taka inicjatywa, to trzeba do niej poważnie podejść i podejść również w taki sposób, żeby z tego jak najwięcej było, to żeby na tym najwięcej zyskać. Jeżeli wszystkim nam zależy na tym, żeby wygrać z Prawem i Sprawiedliwością, to ten marsz powinien być takim przedsięwzięciem, które da gwarancję tego, że ludzie pójdą głosować, prawda, że przekonamy ludzi i że pokażemy, że jesteśmy razem, że jesteśmy wspólnie, prawda, że są liderzy razem na przykład, prawda. No właśnie, to jest coś, na co chyba wyborcy opozycji, ci potencjalni wyborcy opozycji najbardziej liczą, że w końcu zobaczą tych liderów obok siebie. Może to się wtedy uda. Właśnie. Pani poseł, ale ten marsz został zwołany przy okazji bulwersującej sprawy pani Joanny z Krakowa i pani też napisała specjalny list do premiera Mateusza Morawieckiego w tej sprawie, prosząc o pilną interwencję. Jeden cytat z tego listu. Naruszenie praw kobiet, represjonowanie, naruszanie ich godności, czy to w szpitalach, czy przez organy ścigania, jest codziennym doświadczeniem Polek, które są w ciąży. Dramatycznie brzmi to zdanie. Niestety ono jest bardzo prawdziwe. To znaczy, kobieta w ciąży traci w Polsce swoje konstytucyjne prawa. Prawo do ochrony życia, prawo do ochrony zdrowia, prawo do decydowania o sobie, prawo do bycia, niebycia torturowaną, prawda? Zakaz tortur jest, prawda, to również zapisane w naszej konstytucji. Natomiast bardzo wiele praktyk, które są stosowane, no jak na przykład w tym przypadku przez policję, jest formą tortury. Gdyby pani Joanna zdecydowała się złożyć skargę do Międzynarodowych Trybunałów Praw Człowieka, na pewno jej sytuacja byłaby potraktowana jako forma tortury. A zatem kobieta w ciąży jest pozbawiana, została pozbawiona swoich konstytucyjnych praw w imię ideologii, w imię chorego prawa, które zostało wprowadzone za sprawą PiSu, ale tak powiem, za sprawą PiSu i z instrukcji PiSu, zostało przeprowadzone przez tak zwany Trybunał, tak zwany już mówię, bo to już z tego Trybunału niewiele zostało, Trybunał Konstytucyjny pani Julii Przyłębskiej. No i to prawo w tym momencie jest jakby taką
kolejną fazą pozbawiania praw kobiet, bo nie było dobrze z prawami kobiet i wcześniej, ale jednak trzeba przyznać, że po wyroku Trybunału Konstytucyjnego w 2020 roku dyskryminacja, represjonowanie kobiet weszły na wyższy poziom. I teraz mamy z tym niestety do czynienia w różnych aspektach sytuacji kobiet ciężarnych. Słyszymy o takich dramatach, jak ten, o którym teraz mówimy z Krakowa. Ten list, który pokazywaliśmy, to jest prośba o pilną interwencję. Już prawie 48 godzin mija od momentu, kiedy pani wysłała ten list, czy jakakolwiek odpowiedź od premiera już nadeszła. Ja dostałam w tej chwili kopię listu przesłanego z kancelarii premiera do ministra zdrowia, żeby odniósł się w tym aspekcie dotyczącym właśnie tego listu, ponieważ premier Mateusz Morawiecki nadzoruje nad tymi wszystkimi instytucjami i resortem zdrowia, i resortami siłowymi, prawda, i tak dalej. W związku z tym on, jak widać w tej chwili, zdecydował się każdemu resortowi przesłać ten list, żeby się odniósł. Także zobaczymy, ale ja oczekuję nie tylko tego, że na przykład, nie wiem, dostanę odpowiedź od ministra Niedzielskiego, prawda, czy ministra Kamińskiego, ja oczekuję odpowiedzi od samego premiera, bo to on jakby ma tym zarządzać, on to nadzoruje i nie wystarczy. Spodziewa się mnie, pani tak realistycznie, patrząc na to, co dzieje się w polskiej polityce, spodziewa się pani, że pani taką odpowiedź od Mateusza Morawieckiego uzyska? Chciałabym, żeby może w dobie wyborów parlamentarnych, kto wie, może premier Morawiecki uzna, że jednak powinien odpowiedzieć, bo brak odpowiedzi też jest odpowiedzią i to jest odpowiedzią, która niestety potwierdzi wszystko to, co ja, o czym piszę w swoim liście. Czyli to, że kobiety mają źle, kobiety w ciąży są dyskryminowane i brak odpowiedzi z tej strony, no świat byłby potwierdzeniem tych zarzutów. Także ja jednak bym się spodziewała, że w tym momencie premier dostanę również od premiera albo list z załącznikami innych odpowiedzi, albo po prostu list od premiera. Zobaczymy, czy tak się stanie i kiedy to się stanie. Dodajmy, przypomnę raz jeszcze, pani prosiła o pilną interwencję. Zobaczymy, co to słowo w słowniku Mateusza Morawieckiego oznacza, słowo pilna. Pani poseł, jest pani też przewodniczącą Parlamentarnego Zespołu Praw Kobiet, który to w najbliższym tygodniu zajmie się sprawą pani Joanny. Ale ja, patrząc na skład tego zespołu, chciałem zapytać o to, dlaczego w tym zespole nie ma nikogo z PiS-u, nie ma nikogo z Konfederacji. Parlamentarny Zespół Praw Kobiet. No, pani z Lewicy jest na czele, są posłanki z Koalicji Obywatelskiej, z Lewicy Demokratycznej, są też panowie posłowie. No, jest właściwie cała opozycja poza Konfederacją i nie ma też nikogo z PiS-u. Dlaczego? Przecież to ważny zespół. To jest bardzo ważny zespół i uczestnictwo w tych zespołach jest otwarte dla wszystkich posłów, posłanek, senatorów, senatorek również też. To chciałam podkreślić, bo to jest zespół parlamentarny. Tak. A zatem tutaj każdy może przystąpić dobrowolnie. Fakt, że nie przystępują do tego zespołu osoby z rządzących z ugrupowań, no świadczy tylko o tym, że dla nich prawa kobiet nie stanowią wartości. Nie uważają, że w tej sprawie coś złego się dzieje, zapewne, pewnie mają pogląd, uważają może, że kobiety mają bardzo dobrze, a po drugie, no nie, i w związku z tym nie zamierzają w tej sprawie coś robić. Dlatego też, no to jest ich wolna wola. Jakby przyszli, zaproszenie było otwarte do wszystkich, każdy poseł, posłanka może brać udział w tym zespole. Ale Prawo i Sprawiedliwość, które samo organizuje wiele zespołów, to oni tylko we własnym gronie te zespoły mają. Także... Jest pani poseł jeszcze jeden taki zespół, Parlamentarna Grupa Kobiet. No też piękna to jest nazwa. I tu już są posłanki z różnych ugrupowań, w tym też z PiS-u. Tylko, że jak patrzę na stronę sejmową, to problem jest taki, że od 2019 roku ten zespół nie zebrał się ani razu. No tyle właśnie. W Polsce mówimy o prawach kobiet. Jest Parlamentarna Grupa Kobiet, czyli posłanki się zapisały do tej grupy i nie spotkały się ani razu. Tak, ja bardzo ubolewam nad tym, ale od strony formalnej wygląda to tak, że posiedzenie zespołu może zwołać posłanka, która zgłosiła powstanie tego zespołu. A zatem zgłosiła to, o dziwo, jakaś pani posłanka z PiS-u, nie pamiętam która, i ona
dopóki ona nie zwoła tego posiedzenia zespołu, to ten zespół nie funkcjonuje. Więc ja zresztą się tego obawiając, dlatego właściwie no prawie równocześnie założyłam Parlamentarny Zespół Praw Kobiet, bo nie spodziewałam się niczego dobrego po zespole zakładanym przez Prawo i Sprawiedliwość, także konieczny. I cieszę się, że ten mój zespół działa i funkcjonuje. Oczywiście wolałabym, żebyśmy się spotykali również z bardziej przyjemnymi tematami, prawda, ale niestety ciągle coś się dzieje i ciągle musimy mówić o tych tragicznych historiach. Pani poseł, mówimy teraz o tej pracy parlamentarnej, no ale pani jest w polskiej polityce od wielu lat, jest pani kojarzona jako ta, która walczy o prawa kobiet. Czy do pani też zgłaszają się kobiety w podobnych sytuacjach jak pani Joanna z Krakowa, jak te wszystkie przypadki, o których media już pisały? Czy pani otrzymuje takie zgłoszenia, prośby o pomoc, o wsparcie? Tak, zresztą w ogóle powiem, że posłanki Lewicy wraz z organizacjami kobiecymi, myśmy, że tak powiem, w swoich biurach ogłosiły, że do nas można w tych sprawach się kontaktować, że będą, że będziemy podejmować interwencje. No i, no i rzeczywiście takie sytuacje się zdarzają. Często wystarczy, bo ponieważ współpracujemy z organizacjami kobiecymi, często jest tak, że jeżeli podobna sytuacja, nie tak drastyczna i tragiczna, się pojawia i jeżeli my we współpracy z organizacją kobiecą podejmujemy interwencję, no na przykład lekarze odmawiają jakichś świadczeń, to wtedy oni, że tak powiem, pod tym naciskiem społecznym robią to, co do nich należy i co powinni zrobić. I w związku z tym no, no, sprawa jest jakby załatwiana. No ale są sytuacje, w których niestety... A czy takich zgłoszeń w ostatnich, nie wiem, 2, 3, 4, 5 latach jest więcej niż było dawniej, bo pani działa w tych tematach od wielu, wielu lat. Zdecydowanie tak. Zdecydowanie jest więcej tych sytuacji i co więcej, te sytuacje mają też bardzo coraz bardziej zróżnicowany charakter, bo z jednej strony tu mówimy też o dostępie, a właściwie braku dostępu do pewnych świadczeń, o tym, że lekarze w sytuacjach wydawałoby się oczywistych i bardzo dramatycznych, zamiast zajmować się od razu, no, no leczyć kobietę czy ratować kobietę, wtedy kierują się innymi względami ideologicznymi, czy też strachem przed jakimiś konsekwencjami prawnymi, zresztą urojonymi dla siebie, bo oni nie ponoszą żadnych konsekwencji prawnych, umówmy się, tak naprawdę, to kiedyś takie sytuacje były i ja też wtedy jeszcze jako przewodnicząca Federacji na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny też wielokrotnie myśmy interweniowały, czy w słynnej sprawie pani Alicji Tysiąc przecież do Strasburga sprawa, prawda, było kilka spraw w Strasburgu. Teraz te sytuacje są, ale i one są rzeczywiście, powiedziałabym, na porządku dziennym. To jest w tej chwili standard, norma. To nie jest żaden wypadek przy pracy. To nie są przypadki jednostkowe, tylko to w tej chwili jest taka praktyka. Nie wiem jeszcze, jak sytuacja będzie po tym ostatnim oświadczeniu Naczelnej Izby Lekarskiej. Na pewno to jest jakiś krok w dobrą stronę, ale chyba jeszcze tam nie została kropka postawiona nad i. No ale zobaczymy, czy lekarze będą już teraz śmielej i odważni ratowali kobiety wtedy, kiedy im zagraża życie, ciąża zagraża ich życiu. Pani poseł, kończąc ten wątek, wielu polityków opozycji mówi o tym, że jeżeli przejmiecie władzę jesienią, to nastąpi, no poza tym czasem zmian w Polsce, czas rozliczeń. Czy za tę sytuację, która dotyka Polki, o której teraz pani mówi, kto powinien ponieść konsekwencje i jakie? Z imienia i nazwiska jest pani w stanie takie osoby wymienić? Znaczy, każda sprawa jest sprawą indywidualną i oczywiście są różni odpowiedzialni. Ale jeśli chodzi o odpowiedzialność polityczną, no to o te kwestie, wie pan, oczywiście tutaj głównym winowajcą tej całej sytuacji to jest Prawo i Sprawiedliwość, ale które w niezwykle sprytny sposób jakby zrobiło wszystko, żeby tej odpowiedzialności w sposób formalny uniknąć, ponieważ oni przerzucili odpowiedzialność za tę drakońską, skandaliczną decyzję Trybunału Konstytucyjnego właśnie na Trybunał Konstytucyjny. Oni teraz mówią, to właśnie o to chodziło, prawda? No nie, to nie my. Myśmy nie zmienili prawa, to Trybunał Konstytucyjny. To oni są winni. Więc w tym momencie za złe prawo trudno będzie Prawo i Sprawiedliwość pociągnąć do odpowiedzialności. Natomiast w każdej indywidualnej sprawie, która dotyczy konkretnych osób, tam trzeba znaleźć odpowiednią osobę odpowiedzialną i na pewno będziemy starać się to zrobić. Pani poseł, przed nami czas kampanii wyborczej, tej formalnej, bo ta nieformalna już trwa w najlepsze.
jesienią wybory i no, są już takie różne przymiarki, układanki, jakby to wszystko mogło wyglądać po wyborach. No i z każdej właściwie symulacji wychodzi, że to Konfederacja będzie miała ten głos decydujący, bo nie stworzy się rządu ani Zjednoczonej Prawicy, ani opozycji bez Konfederacji. Czy pani jako działaczka lewicowa od wielu lat wyobraża sobie zasiadanie we wspólnym rządzie z Konfederacją? Tak czy nie? Lewica od samego początku mówi, że nigdy w żadnym rządzie z Konfederacją. Także tego sobie czyli nawet jeżeli byłoby tak, że od tego by zależało, czy PiS będzie odsunięty od władzy, czy nie, to i tak powiecie, że z Konfederacją rządu nie stworzymy. Ale pamiętajmy o tym, że Konfederacja jest, nie chcę mówić, jest jeszcze gorsza od PiS-u, ale to jest takie samo zło, takie samo zagrożenie i dla kobiet, prawda, i dla społeczeństwa, więc stworzenie rządu z partią, która zagraża prawom człowieka w Polsce, prawom kobiet, no to byśmy z deszczu pod rynnę spadli. Także to, jeśli chodzi o lewicę, w grę nie wchodzi i mam nadzieję, że dotyczy to również innych partii opozycyjnych. Jest tak pewna płaszczyzna, pani poseł, gdzie pani radzi sobie tak samo dobrze jak politycy Konfederacji, albo ich część, albo oni tak samo dobrze jak pani. Mowa o pani działalności na Twitterze. Chciałbym teraz, żeby nasi widzowie zobaczyli krótki element na TikToku, rzecz jasna, tyle z tych portali, że może się pogubić. TikTok oczywiście. Tam polityka gości coraz intensywniej. Pani poseł tam rzeczywiście no, jest gwiazdą wielkiego formatu. Proszę zobaczyć krótki fragment filmiku autorstwa pani poseł. Nie uwierzycie, ile kosztuje nas najdroższa impreza w Polsce. Najsłynniejsza bania w Polsce. Dobrze słyszeliście. Wszyscy dokładamy się do tej wiksy. Gdyby mi ktoś to powiedział, to bym nie uwierzył, pani poseł. Wie pan, trzeba mieć też jakąś odskocznię. Trzeba szukać nowych sposobów i metod podejmowania ważnych tematów społecznych i docierania też do grup społecznych, które na przykład nie oglądają no, takich mainstreamowych mediów. Także powiem szczerze, że to jest dla mnie troszkę forma odskoku, forma zabawy, ale też forma docierania do innych grup społecznych, a także znajdowanie takiej formy przekazu, która nie jest tradycyjną, nudną mową trawą, tylko jakoś tak troszkę inaczej. Na tym TikToku właśnie pani poseł rywalizuje i to całkiem z dobrym wynikiem. Między innymi z panem Mencenem z Konfederacji, który też na TikToku bardzo dobre wyniki osiąga. Pani poseł, będzie pani kandydowała w jesiennych wyborach? No, wszystko na to wskazuje. Jak idzie układanie list wyborczych Lewicy? No bo z tego, co mówiliście oficjalnie i też nieoficjalnie, chcieliście być pierwsi, a tu Konfederacja znów was trochę wyprzedza, już podaje te swoje pierwsze 3 miejsca w poszczególnych okręgach, a u was cały czas dyskusje. Nie, no nie ma w co się spieszyć, jeszcze nie ma terminu wyborów. My nie musimy się tu spieszyć. Mamy kandydatów i kandydatki bardzo dobre i to nie jest nawet kwestia, że nie wiem, że tam trwają jakieś że są jakieś problemy z układaniem tych list. Ale poczekajmy, bo to jest też ważne, żeby za wcześnie, no tak powiem, nie ogłosić tych kandydatów, kandydatki, no bo widzimy, co rządząca partia robi. Ona może zacząć na przykład ludzi w jakiś sposób, tych prawda, wskazanych przez nas kandydatów czy kandydatki, zacząć ich tam, tak powiem, no im szkodzić. Także mamy na to bardzo dużo czasu. A słyszała pani o tym, żeby politycy albo jakieś emisariusze PiS-u zgłaszali się do poszczególnych polityków Lewicy z prośbą, słuchajcie, no może jednak udałoby się, żeby do nas przejść, no już taki przypadek w tym Sejmie był. To nie znam takich sytuacji obecnie i nie wyobrażam sobie, żeby któryś z posłów czy posłanek Lewicy w ogóle był chętny nawet rozmawiać, co dopiero być na liście. Także to dla mnie to już absolutnie... Taka sytuacja jest political fiction. A inne partie opozycyjne, mowa już wprost o Koalicji Obywatelskiej, przychodzą, zgłaszają się, oferując jakieś korzystne miejsca na listach dla polityków lewicy u siebie na listach? Do mnie nikt nie przychodzi, ale też nie sądzę. Ale nie wiem, no wiadomo, że to jest okres przedwyborczy. Oczywiście mogą być jakieś różne rozmowy, ale do mnie nikt nie przychodzi. Wanda Nowicka, Nowa Lewica, była państwu moim gościem. Bardzo dziękuję pani poseł. Do zobaczenia w studiu i na TikToku.
roku, bo tam chyba jeszcze czekać nas będzie sporo różnych ciekawych materiałów, tylko dodam, że ten filmik, który Państwu pokazywaliśmy, ponad 1 300 000 wyświetleń. No gratuluję, bo to wynik, którego można naprawdę pozazdrościć. Dobrego, spokojnego dnia Państwu życzę, ale nie mówię jeszcze dobrego weekendu, bo spotkamy się o godzinie 12 w raporcie wyborczym, wtedy razem z Andrzejem Gajcem podsumujemy sobie to, co działo się w ostatnich dniach w kampanii, no i opowiemy trochę o tym, co dzieje się w kulisach polskiej polityki, także proszę być blisko nas w samo południe, a teraz proszę zostać z nami i część mobilna Onet rano przed Państwem.